Wielką rolę odgrywa nie tylko pomysł na fabułę, ale również promocja i sama stacja ABC, która jest częścią wytwórni Walta Disneya. To też serial może sięgać do klasycznych disneyowskich baśni, pozorowując kostiumy, które są rzeczywistą wersją kostiumów bajkowych, a nawet całkowicie adoptować bohaterów stworzonych i wykreowanych w animacjach Disneya. Tutaj mam właśnie przykład różnych takich postaci. Takim najciekawszym przykładem chyba będzie pojawienie się bohaterek bajki Kraina Lodu, które premiera była w 2013 roku w kinach, a rok, jest ona pół roku później pojawiła się w serialu. I to są te bohaterki, które właśnie w ten sposób. Ojcami serialu są odpowiedzialni twórcy Edward Kistis i Adam Horowitz, odpowiedzialni m.in. za serial Lot Zagłębieniec. Baśnie pomijają wiele ważnych aspektów. Nie jeden z nas zastanawiał się, skąd właściwie pochodzi zła królowa, czy Geppetto przeżywa jakieś przygody z młodości, czy kto pomógł Mulan pokonać nieprzemnego Shen Yu. Na te wszystkie pytania próbowali i nadal próbują odpowiedzieć twórcy serialu dawno, dawno temu. Poznaliśmy na jego, podczas jego fabuły bardzo wiele różnych historii, między innymi Syrenki Arielki, Tytusia Pana czy Robin Hooda. Można obawiać się, czy o dłuższą egzystencję serialu w telewizji, jednak już twórcy niejednokrotnie udowodnili, że potrafią sobie radzić. Na prawie 100 wyemitowanych epizodów historia się rozwija i jest bardzo wciągająca. Tym, którzy kochają baśnie i magię, proponuję zapoznać się z produkcją. To, że poznajemy klasyczne bajki z różnych perspektyw, wpływa na wyjątkowość tej produkcji. Wielkim atutem jest prowadzenie jakby do właśnie dwóch historii, jednocześnie tej sprzed i po klątwie. Każdy z nas odnajdzie w nich sobie, odnajdzie to, co, tego, czego szukaliśmy w dzieciństwie. Filmy animowane były produkowane w zasadzie przez państwo, znaczy państwo finansowało ich produkcję. Była ona scentralizowana, zmonopolizowana, w całości finansowana ze środków państwowych. Nad rozwojem w ogóle kinematografii w tamtym momencie czuwał Naczelny Zarząd Kinematografii, który kierował przedsiębiorstwami państwowymi. Na początku powstały wytwórnie filmów fabularnych, w których, że tak powiem, wariaci postanowili zająć się filmami animowanymi. I stworzyli w ten sposób takie oddziały, które działały przy wytwórniach filmów fabularnych. Najczęściej byli to artyści, ale też operatorzy, ludzie w jakiś sposób związani z filmem. Często też przypadkowe osoby, które po prostu znalazły się w tamtym momencie, w tamtym miejscu. Miłość, wyraz dziedziczony z pras mężczyzny, występuje w znaczeniu upodobania do czegoś, co uznaje się za doskonałe. Serdeczna przychylność, afekt, osoba czy rzecz będąca przedmiotem uwielbienia. Pociąg zmysłowy, ale także tytuł grzecznościowy używany w dawnej Polsce przez szlachtę. Kłopoty na poziomie leksykalnym sygnalizują znacznie poważniejsze trudności. Wszelkie próby dojścia do istoty rzeczy prowadzą do powstania kolejnej definicji. W zależności od przyjętej perspektywy narodziły się ujęcia miłości w aspekcie filozoficznym, psychologicznym, religijnym i tak po kolei. Przedstawiciele nauk ścisłych prezentują mechanistyczne podejście. Po latach badań nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu stwierdzają, że miłość jest zarówno w przenośni, jak i dosłownie uzależnieniem. Cytuję. To tylko efekt działania substancji chemicznych stymulujących aktywność neuronów w obrębie określonych obwodów i nie ma nas wznieść na jakąś wyższą płaszczyznę duchową, lecz nieświadomie skusić do rozmnażania, maksymalizując naszą ewolucyjną atrakcyjność. Nieco bardziej metafizyczne rozważania proponują historycy, którzy przyglądają się rozwojowi pojęcia miłości na tle przemian dziejowych. I tak na przykład Diane Ackerman w książce Historia naturalna miłości rozpoczyna swą opowieść pisząc: miłość to wielka niewiadoma. Nie można ani zmierzyć miłości, ani naszkicować jej obrazu. Wszyscy zgodnie przyznają, że jest cudowna i niezbędna, ale nikt nie wie, czym jest. Galerianki, które tutaj dumnie paradują przed nami, są jakby dziećmi, bo to można odnieść i tak bardzo dosłownie, że są właśnie w tym wieku, w którym byłyby dzieci, bohaterów, którzy się właśnie zastanawiali, czy oni są w ogóle w stanie podołać ojcostwu, rodzicielstwu. I też są jakby takimi dziećmi w tym sensie, że są obciążone i genetycznie, i psychospołecznie na różne sposoby tymi problemami, które dotyczą.
dotyczyły właśnie ich rodziców, tak fizycznych, jak i duchowych. No i tutaj właśnie dla zobrazowania tego mojego poglądu wybrałam twórczość Katarzyny Rosłaniec, która inspiruje się bardzo silnie w swojej twórczości takimi głośnymi problemami społecznymi, jak na przykład właśnie prostytucja wśród młodych dziewcząt, o których traktowały galerianki. No i tutaj wkrótce opowiem, czym jest w ogóle problem poruszony w tym filmie. Jak wiecie, w galeriankach chodziło o to, że do dużego miasta przyprowadziła się młoda dziewczyna, Alicja, która na początku wyglądała właśnie tak, była bardzo niewinna, nieśmiała, wyraźnie zagubiona w dużym mieście, w którym nikogo nie znała. Ważna była też jej sytuacja domowa, bo matka nie poświęcała jej czasu, była zajęta romansem, który właśnie rozkwitał, a poza tym nie rozumiała dziewczyny, która była od niej skrajnie inna, zajmowała się starszą córką, którą faworyzowała. Ojciec z kolei był bardzo zapracowany, a poza tym cichy i nie potrafił dotrzeć do swojego dziecka, więc Alicja była zostawiona tak na dobrą sprawę sama sobie. I w tym momencie właśnie wkracza Milena, którą tutaj widzimy jako taki czerwony cień, słów różnimy trochę. Ona jest taką przewodniczącą, prowodyrką grupy galerianek, które oglądaliśmy na poprzednim slajdzie. I całą sobą manifestuje taką agresywną kobiecość w najgorszym wydaniu, jest bardzo głośna, wulgarna, nosi wyzywające ciuchy i odważny makijaż. I fascynuje tym Ali, która właśnie takie wzorce wyniosła z domu. No i zostawiona sama sobie dziewczyna, podąża w końcu za wzorcami koleżanek, nie najlepszymi wzorcami, ale nie można się temu dziwić, no bo właściwie po tym, co wyniosła z domu, to było takie logiczne następstwo. Tym bardziej, że Rosłaniec kreśli nam obraz świata, w którym nie ma alternatywy, bo ona nie ma możliwości, żeby gdzie indziej szukać jakiejś pomocy, innego sposobu spędzania czasu, towarzystwa. To wszystko jest takie czarno-białe, ale jest też logiczne i takie wiarygodne psychologicznie, ponieważ ten dom, w którym wychowała się Ala, nie stwarzał jej innych możliwości, żeby ona znalazła właśnie inne sposoby na to, żeby jakoś się realizować, jakoś się odnaleźć. I podążała za tymi silnymi wzorcami, które były jej niejako wpojone.